pytania, to bardzo proszę. Chyba jeszcze tutaj panie mają coś do dodania. Czy są pytania do tej uchwały, do tego projektu? Ja mam takie pytanie, to jest strona, tak? Gdzie będzie można robić opłaty, tak? Z kursem elektronicznym, tak? Strona cały czas istnieje. I to nie chodzi o to, że będzie się robić opłatę, tylko wniosek w wersji elektronicznej będzie dostępny na stronie. Akurat ten, bo ten poprzedni, który Państwo przyjęliście, poprzednią uchwałą Rady Gminy, on jest na stronie internetowej. Jeżeli ktoś posiada profil zaufany bądź podpis elektroniczny, może taką deklarację zgłosić do nas do urzędu za pomocą elektronicznej platformy EWA. To jest możliwe. Akurat elektroniczny wniosek ma sam tak, nie opłatę elektroniczną. Elektroniczną opłatę to można wnosić, jak ktoś posiada konto bankowe. Rozumiemy, że teraz będzie zmiana opłaty za segregację śmieci w wysokości 10 zł i w wysokości 18 za niesegregowane, tak? Znaczy już druga uchwała. Dobrze, dobrze. Nie, jesteśmy przy tej. Tak, jesteśmy przy tej, tylko w związku z tym teraz osoby będą mogły zmieniać deklarację i przez właśnie pocztę elektroniczną. W związku bardzo zmianą opłaty, wysokości opłaty, myślę, że teraz będzie więcej. Proszę Państwa, ja tylko dowiedzę teraz uchwały tego projektu, panie przewodniczący, właśnie wstawia godzinę co teraz. Istotna dosyć taka zmiana, która jest wprowadzona we wzorze deklaracji, bo deklaracje na dzień dzisiejszy też są, prawda? Uchwalone wcześniej, kiedy weszła w życie uchwała, ustawa o utrzymaniu czystości w miejscu. Ale właśnie na drugiej stronie deklaracji, proszę zwrócić uwagę, tego nie było, a teraz właśnie jest w tym wzorze zaznaczone. Litera E1. Bo to jest zupełnie nowa sprawa, która wynika z przepisu prawnego, które Rada ma możliwość zmniejszania stawek lub zwalniania. I teraz o to, co nieraz Państwo głosowaliście, niektórzy z radnych podnosili ten temat, może by te rodziny wielodzietne pozwolić i tak dalej, prawda, czy obniżyć ten stawek. I tutaj, gdzie jest litera E1, wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, i tu pisze, dla rodzin z czterema i więcej dzieci, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, stosuje się odpowiednio 50% stawki. Czyli te rodziny mają prawo, jak ta uchwała wejdzie w życie, stosować, wyliczać sobie w deklaracji 50% obowiązującej stawki. To jest jedna sprawa. Druga sprawa E2. Zaraz troszeczkę niżej. I tutaj też to wynika z przepisu prawnego wprost. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele, wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. I tutaj jest zapisane w pierwszej kolumnie ryczałtowa stawka opłaty. Ta, którą Rada ustali, potem liczba nieruchomości wykorzystywanych i tak dalej. I tutaj sobie wylicza też każdy, kto ma tego typu nieruchomości, tą opłatę. To będzie wynikało z kolejnej uchwały, troszeczkę tutaj też o tym na ten temat, przy punktach dwóch, ale odnośnie deklaracji. Czyli co, jest ryczałtowa stawka, powiedzmy, jest złotówkę, tak? Nie. A ktoś ma, no ja daję przykład, to jest tak, taki abstrakcyjny przykład, tak? I ktoś ma na przykład dwa domki letniskowe, które tam no, wykorzystuje do tego tam wypoczynku, tak? Na cele rekreacyjne wypoczynkowe. I to jest stawka, wtedy będzie ta złotówka razy dwa, tak? Czyli roczny ryczałt będzie 2 zł, tak? Ktoś ma 3 domki, to będzie razy 3, rozumiem, tak? Rocznie, tak. Aha. Opłata roczna ryczałtowa, tak? Przepisy mówią, że ustala się opłatę roczną ryczałtową. To bardzo jest to sprawa zupełnie nowa. Tego nie było tak zapisowane. A tutaj jest kwestia tylko wysokości, które ustawia, tak? A mam pytanie, bo to się wiąże z następną uchwałą, to jest było metody ustalenia, ale na tym druku to już jest wpisane. Mianowicie w punkcie E1, tak? Wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałych i tu jest dla rodzin z czwórką i więcej dzieci, których dochód tam przekracza i tak dalej, i tak dalej.
Chciałem zapytać, skąd jest ta czwórka? Dlaczego? Dlaczego? No nie ma w ustawie, kogo będziemy zwalniać z opłaty za śmieci. Więc to nie wynika z ustawy. Więc to znaczy, proszę Państwa. Bo ja myślę, że jak jest rodzice i trójka dzieci, to już takich mieszkańców powinniśmy zwolnić o 50% z opłaty. To już trójka dzieci to jest też dużo. Teraz moda jest na te wielkie rodziny. Tam w Goleniowie nawet prowadzili nawet o dwójki dzieci. No ale ich stać może, tak? Bo oni mają więcej pieniędzy. A my powiedzmy, no nie mamy tyle. Ale ja bym tutaj taki wniosek stawiał, żeby to dotyczyło już dla rodzin z trójką dzieci. To znaczy, ja tylko powiem tyle, że pan burmistrz, pan skarbnik, właśnie byśmy analizowaliśmy ten temat też. I musieliśmy się też liczyć z kosztami, jakie gmina ponosi na realizację tego zadania. Odbieranie odpadów, wybudowanie przodków, już mamy budowane, ale jeszcze nie mamy pozwolenia na użytkowanie i tak dalej. Są to koszty ogromne. Z przepisu wynika, że powinna gmina oczywiście z dochodów uzyskanych, czyli od mieszkańców, nie wolno jest przeznaczyć gminie na inne cele środki, tylko na realizację tego zadania. Natomiast my przecież sporo płacimy za odbiór tych odpadów. No i tak jak powiedziałam tutaj, ktoś przecież musi prowadzić ten przok, bez względu na to, czy on będzie czynny dwa razy w tygodniu, czy też za darmo nie będzie, też są to koszty, które wygenerowane dla budżetu gminy. I teraz przy analizie, no można byłoby, dlaczego nie, no nawet o te dwójki dzieci, prawda? Tylko my musimy się liczyć z tym, że wtedy większa ilość mieszkańców ilościowo będzie zwolniona, czy częściowo, czy 50%. Nie, ja się zgadzam z tym, prawda? Tylko że pani burmistrz mówi, że my musimy się liczyć, a my jako radny, no nie muszę się liczyć, bo ja nie wiem, jaka jest skala zjawiska i uważam, że do tej uchwały powinien być załącznik i powinno być napisane, że w gminie jest, powiedzmy, 200 rodzin, które ma dwoje dzieci, 50 rodzin, które ma troje dzieci i 12 rodzin, które ma czwórkę i więcej dzieci. I powinno to być wyliczone wariantowo, jakie to są koszta i ile byśmy, że tak powiem, mniej pieniędzy do budżetu uzyskali. W takim wariancie. Ja oczywiście wiem, że no, gmina musi, trochę nie może zarabiać i musi to finansować, ale jeżeli mamy świadomie prowadzić jakąś politykę prorodzinną w gminie, no to musimy wiedzieć, jaki to będzie koszt, bo zawsze wszystko kosztuje. No. Prowadzenie polityki prorodzinnej kosztuje, bo ktoś musi za to zapłacić. To nie ma, skąd nie bierze się z nieba, tak? Ja powiem szczerze, nie mogę podjąć żadnej tutaj decyzji teraz, bo ja nie wiem, ile jest tych rodzin, jaki to będzie koszt dla budżetu, czwórką dzieci. I myślę, nie wiem, czy pani skarbnik jest w stanie to wyliczyć na sesję. To znaczy rodzin 4 osoby i więcej jest w granicach 16, 10 rodzin. Ale ja bym to chciał na piśmie, bo ja jestem wzrokowcem, nie, żeby tam taka tabelka była, tyle rodzin, tyle korzysta. Tam powiedzmy z tych zasiłków, prawda, ma uprawnienia ten dochód nie przekracza do kwoty uprawniającej do doświadczeń społecznych, tak? Ja bym to chciał po prostu widzieć, bo to tak sobie opowiadamy, ale ja tego nie wiem, nie widzę. I nie wiem, czy pani skarbnik jest w stanie tak powiedzmy zrobić, jak ja myślę, proszę, żeby zrobić taką symulację, ile z rodzin takich właśnie z dwójką. Z trójką, z czwórką, tak? Da radę to zrobić na sesję, tak? Z wyliczonym skutkiem finansowym. Znaczy, oczywiście. Ile by to było mniej do budżetu, gdybyśmy na przykład wszystkim rodzinom trzyosobowym, które mają oczywiście te świadczenia, prawo do świadczeń z pomocy społecznej, dali stawkę 50%, tak? A wtedy to byśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, a tak to tak mówimy tylko tak ogólnie bardzo, nie? Tak? Okej? Okay. Fajnie. Dobra. To dziękuję. Czy rozumiem, że tam uchwała? Teraz... No Państwo jak chcą, to mogą mi już głosować dzisiaj. A ja już się wstrzymam, tak? Naniesione tutaj uchwała.
pani zmianę, to informacje będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat. Bardzo proszę, w takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej? Proszę o podniesienie ręki. Teraz możemy przyjąć oczywiście. Druga uchwała jest istotna, tak? Bo ona mówi o zwolnieniu. A jak gdyby się druga zmieniona, to się deklaracji poprawi. Kto jest przeciw? Deklaracja jest dobra. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego i projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Myślę, że tutaj, jeżeli mamy jakieś... No, to jest do tego pytanie w zasadzie, to moje te wystąpienie właśnie do tego się tyczyło, tak? Ja mam takie pytanie, a z czego wynika ta opłata 10-18 zł? Rozumiem, teraz jest mniejsza ta modla. 12-16, czyli tam 2 zł i podrożała ta, a nie jest elektryczna. To znaczy, proszę Państwa, jest większa różnica w tej chwili pomiędzy stawką zawodnych odpadów z elektryki zbieranych, a tych odpadów zmieszanych, prawda? No między innymi dlatego, że tak jak wszystkie gminy w Polsce, my musimy się wywiązać też z prawnych efektów. Dokładnie efektów, tak zwanych, że chodzi o selektywną zbiórkę. Być może, że jeszcze nawet powinna być większa różnica, ale nie chcemy znowu robić na przykład 25 zł, bo tak mają gminy też po 25 zł za zmieszane, prawda? Więc ta różnica została podwyższona, to znaczy spowodowaliśmy, że w projekcie jest o 2 zł wyższy od tych zmieszanych, a selektywnych 10, a było 12, prawda? Tam było wtedy 16. Także już jest większa troszeczkę różnica. My nie chcemy też tak mocno obciążać mieszkańców, ale ta różnica jednak musi być troszeczkę większa, żeby spowodować większą ilość selektywnych zbieranych odpadów. To może zachęca taka sytuacja segregowania śmieci. Czy ma jeszcze jakieś pytania? Jeszcze drugie pytanie. Do tej pory, jak była wprowadzona ta ustawa, weszła w miejscu do tego roku, do 2012, gospodarowania odpadami, były wróczki dostępne dla dzieci w naszej gminie. Czy będzie kontynuowana taka akcja? Jakie wróczki? Takie kolorowe wróczki po prostu, bo tam też leżymy w szale. Książeczki właśnie były takie, nie dla dzieci. To znaczy, no książeczki, dlatego że to się tak w praktyce nie sprawdziło na tyle, że co otwarcie sprowadza. To szkoda pieniędzy. Tym bardziej, że no można... Ja mam całą modelę w tym przepisie. Nie, bo mieszkańcy ci niektórzy pytali, ja wiem, może pytam. Nie, no nie wpisane, tylko wpisał tam chyba kwotę. To znaczy, to są to jest znowu wygenerowanie kosztów dodatkowych, bo to kosztuje, to nie ma tak, że gmina sobie zrobi na czymś, prawda? Aby rozdawać, dopłacić. I zlecaliśmy wywrót, no tak na próbę po prostu, że może, ale jednak tak przyniesiemy się, że to znaczy. Jakiś taki koszt przybliżony takiego na wiecie, bo ja wiem, że to było już tyle. Za dużo, ja ile by nie był za dużo, no, bo to razy, potrzebne jest. Razy kilka tysięcy mieszkańców. Dobrze, czyli jeżeli chodzi o wysokość tych stawek, to te stawki zostawiamy szerzej, ale jeżeli chodzi o ilość osób, ilość dzieci w rodzinie, to poczekamy do sesji, aż będziemy miały dokument o ten zabezpieczenie. Tak? Zgadzają się Państwo? Radni? Tak. Pełniejsza informacja. Pełniejsza informacja. Może zmienimy wtedy na trzy osoby, czy wtedy 5 osób w godzinie. Dobrze. Przechodzimy do punktu 5. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Bardzo proszę tutaj. Każdy dostał taki wykaz, informacje. Jeżeli są pytania do tego projektu, wszystko jasne jest, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Nie, ja mam pytanie, przepraszam, tak szybko, a nie od drugiej strony, bo to były same zadania. Zostawiłem swoje materiały w domu, korzystam z materiału pani przewodniczącej.
A tam miałem popisane różne rzeczy. Przepraszam, taki jestem może pierdliwy. Ale gdzie to było? Druga strona gdzie jest. O, dziękuję. Tu mam takie pytanie w paragrafie trzecim. Zmieszane odpady komunalne i bioodpady z osiedli bloków wielorodzinnych nie rzadziej niż raz na tydzień, a z pozostałej zabudowy mieszkaniowej nie rzadziej niż raz w tygodniu. W miesiącach od kwietnia do października w mieście Stepnica odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. A chciałbym zapytać, a czym się różni zabudowa jednorodzinna w mieście Stepnica od mojej zabudowy jednorodzinnej, gdzie nie będzie odbierane raz w miesiącu, a tu będzie odbierane raz na dwa tygodnie. Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Zmianą tej ustawy wprowadzono taki zapis wprost, że właśnie tak jak tutaj podaliśmy, że od kwietnia do października to wynika z ustawy. No. Bo nie my precyzowaliśmy sobie tam, a co robimy? Nie, no dobrze, to tego nie ma pytań. W mieście, na terenie, że jest miasto, dostępny coś jest miasto, musi być w taki sposób od zachodniego. W mieście więcej śmieci mają. A na wsi co? Nie wiem, czy mają do lasu, więcej, tylko to znaczy, to co ustawodawca. No tak. Nie rzadziej niż na obliczne razy za tygodnie. Czyli ja muszę sobie kupić jeszcze dodatkowy pojemnik, bo tak. Mi się już nie mieści. Ja wam ponoszę koszt, a miastowe nie muszą. Miastowe mają lepiej, zawsze miały się okazuje miastowe. A do tej pory jak było w mieście w Stepnicy? Raz w miesiącu, to tak samo. Raz w miesiącu. I co, i teraz w Warszawie zdecydowali, że mamy większe koszta ponosić, tak? Bo dwa tygodnie to będzie więcej kosztować. No. To nieważne, no, bo od kwietnia do października, no to jest prawie cały rok. Czyli będziemy płacić więcej, no bo to musi nas kosztować, jak będzie częściej, to będzie więcej nas kosztować. I to znowu chłopcy tam w Warszawie myśleli taką głupotę, tak? Ale panie przewodniczący, no ja na to nic nie polecam. Nie, ja pytam. Ja nie atakuję, czy ja pytam. No to, że Warszawa, ja też nieraz, proszę państwa, tak na bieżąco sobie myślę. Na przykład, ustawa o systemie oświaty, została oświaty, niedawno, teraz, w tym roku, została zmieniona. 77 stron. Jakbym przeczytała opinię ekspertu na temat właśnie, jak ona została uaktualniona, to ja sama jestem przekonana. O czym mówimy? To nam się też nie podoba, ale my nie mamy po prostu tutaj wyjścia. A chciałem zapytać tak przy okazji jeszcze, bo ja mam kłopot, cały czas nie wiem co zrobić. Zmieniliśmy, ja nie chcę ich do lasu wywozić, nie? W paragrafie pierwszym, punkcie trzecim jest napisane, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę na zagospodarowanie odpadami odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych. I tu są już przeterminowane leki i chemikalia. Ja rozumiem przez chemikalia różne pieleszki, farb, lakierów, tak? Ale gdzie mam, kiedy ja mam to wystawiać? Kiedy to ma być zbierane? To znaczy tak, to by trzeba... Bo ja płacę za nieselektywne, a tu jest pisane, że będą zbierane selektywnie. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów nie. Odbierane będą odpady, o których mowa w paragrafie pierwszym punkt 3. Gdzie to jest? A, to drugi stan. Mowa w paragrafie pierwszym punkt 3. A do tej pory nie mamy punktu selektywnej zbiórki odpadów jeszcze, tak? Nie mamy jeszcze przodu. To do tej pory chcemy robić z tymi, jak się nazywa, reszkami, które mamy chowoki z farbą, tam resztka, jakieś leki mam też. Mam czekać, aż będzie przod zbudowany? Tak? Wszyscy trzymamy, nie mogą tego dać, bo oni nie chcą tego zabrać. No właśnie ja dwa razy po nich podstawiałem, będzie zostawili, no. Saniaczki. Musimy się oddaje. To znaczy, już niedługo będzie przod odpłaty, proszę państwa, bo ja muszę powiedzieć, że przod jest wybudowany. Część kontenerów jest, ale my musimy jeszcze go doposażyć. Za mało, bo to tylko te, które mieliśmy tam.
Będziemy na baterii i tak dalej. A jeszcze chciałem zapytać, bo tak już z ciekawości takiej, bo nie, nie wiem, czy ja będę chciał teraz selektywnie wybrać przykład. Selektywne, i tutaj jest punkt drugi, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe. Co to są opakowania wielomateriałowe? Mieszane. Na przykład pomelo. A pieluchy? To co to jest za odpad? Ja mam chromatkę i mam całe tony pieluchów i tak nie bardzo wiem, jak będę selektywnie oddawał, co ja mam z tym zrobić. Pytania będzie zadawał, to bym przyniosła sporo materiałów i wprost przeczytała. Co to znaczy wielomateriałowe? Co to znaczy? Nie, ja nie, jakby pani była uprzejma, tak dla mojej własnej ciekawości. Wielomateriałowe było już zapisane w tamtej uchwale i też obowiązuje. I tu bardzo dobry przykład podała Mieszka. No, ten po mleku już, bo to i karton, i metal w środku, tak. Plastik i wielomateriałowe, to jest czarny. A czarny to jaki? No, ten co wszystko zmieszane. Tak? Super. Wreszcie no. Ciebie się nauczyłem, czy okej? Zobaczyć, jak się segreguje dokładnie. Jeżeli ktoś nie segregował, to jest ciężko obrazy tak wejść. Znaczy ja nie pozostanie segregowany, ale segregowałem. Tylko, że ja do tych pojemników wrzucałem szkło, plastik, takie trzeba. Nie? A metal to złomiarze przychodzi do mnie. A pieluchy? A pieluchy do tych takich... Ja rzucam. Nie, bo ja byłam zasadniczo niesegregowany, tak? Ale teraz chciałbym zobaczyć, co segregowane. No, ale też będą zmieszane. A teraz jak raz w miesiącu, to... No to chcesz to kupić, bo przy nie daje rady. Temperatura jeszcze mówię. Jeden kontener. Dobrze, czy są pytania jeszcze do projektu tej uchwały? Nie ma. Wyczerpaliśmy pytania, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. W sprawie określenia wykazu kąpielsk na terenie gminy Sewnica na 2015 rok. Tutaj dostaliśmy również materiały, myślę, że to jest, nic się nie zmieniło od zeszłego roku. Bardzo proszę, jeżeli... Proponuję głosowanie, co roku robimy to samo, to nie ma o czym dyskutować. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sewnica na 2015 rok. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Sewnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów. Uchwałę również Państwo mają. Jeżeli są jakieś pytania, to myślę, że pani sekretarz była twórcą projektu uchwały, więc jeżeli Państwo byście chcieli dodatkowo wyjaśnić, to będzie. Ja tylko chciałam się zapytać, czy mieliśmy już taki przypadek? Nie, nie byliśmy na nas, nie ma tego przypadku. Jaki przypadek takiej rodziny? Z Kazachstanu. Może tak złożę ja. Jesteśmy z Kazachstanu. Tak, jest pani Bogusławska. Ja tylko tutaj nawiążę, że uchwała ta jest jakby jest wynikiem takiego pomysłu na nieruchomość, którą gmina odziedziczyła z spadkobiercą domów na Sewniczce po panu Michałowskim. Stan tego domu nie jest, pozostawiam sobie do życzenia, jest fatalny. Gmina nie ma funduszy na to, żeby jakoś tam go wybudować, a nieekonomicznym byłoby go teraz sprzedać. A jest projekt rządowy, który umożliwia właśnie ustawa o repatriacji. W momencie, kiedy zaprosi się rodzinę polskiego pochodzenia, tak? To uciekli przed wojną. No właśnie tak, ale nie akurat w ramach tej akcji Donbasu, tylko w ramach rządowego programu o repatriacji. To jest całkiem inny program, ponieważ przy akcji Donbasu gmina nie dostaje ani złotówki na to. Tutaj jest możliwość uzyskania dotacji
w wysokości, jak my liczyliśmy, 160 tysięcy złotych, co pozwoliłoby nam w takim podstawowym standardzie ten dom wyremontować, tak, i przekazać tej rodzinie, pomóc im w znalezieniu pracy, tak, żeby mogła ta rodzina się utrzymać. Dodatkowo, oprócz tego, że pomagamy rodzinie polskiego pochodzenia, nieznanej z imienia, ale określając na przykład warunki, jakie ta rodzina ma spełnić, no może nie, źle się określiłam, jakie ma mieć ta rodzina, że ma na przykład posiadać dwójkę, trójkę dzieci. Zyskujemy też dzieci na przykład, które będą uczęszczać do naszej szkoły, tak? Więc stąd ta uchwała, ponieważ uchwała jest wymagana do tego, żeby przystąpić w ogóle do tego programu, daje takie przyzwolenie burmistrzowi na to, aby mógł dalej pokierować działania, aby uzyskać takie dofinansowanie, taką dotację. A czy ktoś się stara o to, czy po prostu robimy to jakby na wyrost? Nie, to jest nieokreślona rodzina imiennie. Jest baza prowadzona przez ministerstwo. Oni mają bazę takich rodzin, że ojciec jest lekarzem, matka jest, nie wiem, pielęgniarką, albo nauczycielką, albo kimś tam, czy szwaczką. Mają dwójkę dzieci i jeżeli gmina tak, ma lokal, rada podejmie uchwałę w tej sprawie, zostanie dodatkowo wypełniona ankieta przez gminę i wysłana do wojewody, za pośrednictwem wojewody do ministerstwa, to tamci pracownicy szukają w tej bazy danych rodzinę, która spełnia kryteria tejże gminy w zapotrzebowaniu na taką rodzinę i informuje zarówno gminę, która chce przyjąć na teren, jak i tą rodzinę. Rodzina, która wkracza na nasz teren Rzeczypospolitej Polskiej, jest takim samym obywatelem jak każdy z nas, może otrzymać wszelkiego rodzaju świadczenia przy pójściu nawet do Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli miała problemy ze znalezieniem pracy, może się zarejestrować po przekazaniu dokumentów, że tam któreś z członków rodziny pracowało. Dzieci mogą uczęszczać do naszych szkół. Ja mam jeszcze pytanie, czy to będzie w formie konkursu, czy po prostu wniosku i każdy, kto złoży wniosek, dostanie pieniądze? Nie jest konkurs, po prostu potrzebna jest uchwała. Uchwała i dostanie. Dopiero wtedy możemy podejmować działania. I podejmujemy działania i wtedy są podpisywane porozumienia z wojewodą. Czyli praktycznie na 100% możemy dostać te pieniądze. Osobiście. To jest problem. Zadanie, proszę Państwa, jeszcze żebyście wiedzieli też na końcu, bo to mieszkanie, które zostało, bo pan Michałowski zmarł, widział spadek kobiety, w mocy prawa gmina otrzymała postanowienie sądu ten spadek. Ale tam jeszcze jest 1/4 mieszkania, która należy do innej osoby. 1/4 czynnik. I pan burmistrz rozmawiał z tą osobą, gdyby przyszło, no to nie wiem jeszcze, no jeśli tak będziemy dalej rozmawiać z tą osobą, która jest współwłaścicielem tego mieszkania. Tego gminy, które wchodziła w sprawa wykupu od tego pana i 1/4 znaczy taki. I wygląda na to, że to nie jest kwota bardzo duża. Tak z rozmowy z tym panem, no zobaczymy. Wtedy nie się trzeba się na sesję. Wymaga, żeby no. Ten obiekt napadów na remont dosyć zniszczony jest rzeczywiście. Teraz pozostanie, no i teraz co robić, prawda? Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że żarć, przecież tego nie wydaje się właśnie. No nie. I to jest ta okazja wykorzystania też skorzystania z tego programu, który Państwo oferuje. To też Polacy w końcu, jeśli by tak się udało, żeby przyjechali. No. On jest bardzo mądry. U nas mieszkają Żarnowie i są naprawdę dobrzy. Porządni ludzie, tak. Uważam, że jest to naszym, jak możemy pomóc, jest naszym moralnym obowiązkiem. Dobrze, nie mamy więcej pytań? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Stepnica nieokreślonej imieniu i rodzinie repatriantów?
Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, jest na głośno. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Proszę Państwa, taką treść uchwały Państwo podejmowaliście w miesiącu marcu. Ukradła się pomyłka i należało zmienić paragraf 4, ponieważ uchwała ta musi być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Natomiast w tamtej uchwale było wpisane, że jest niepodjęcie, jest to nieprawidłowość. Nie będziemy czekać, jak na tym prawnie, który nam wytknie tutaj to i dwie części mówimy uchwały, po co, kiedy może Rada Gminy po prostu tą uchwałę podjąć w takiej postaci, jak powinna być. Czyli tu jest tylko zmieniony paragraf 4, tak? Że było, że wchodzi w życie z niepodjęcia, a teraz jest zapisane inaczej, tak powinno być, jak w tej chwili zapisane, tak? No i oczywiście ta się odstąpa uchwała, która była tak właściwie zapisana. Kto z Państwa ma pytania? Nie ma pytań. Wszystko jasne jest, tak naprawdę przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w zakresie prowadzenia postępowania sprawy dostarczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jednogłośnie dziękujemy. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy Stepnicy. I tutaj uchwała chodzi o publikację. Bardzo proszę. Tego samego projektu, że pamiętacie Państwo, że tutaj mieliśmy już na tym tle nawet wniosek od mieszkańca w gminie Goleni, Pana Piotra, potem była skarga na temat mistrza, że właśnie, że nie publikuje i się będą tam odpowiedzią na jego wniosek i tak dalej. Żaden przepis prawa rzeczywiście nie zobowiązuje wprost żadnego wójta, burmistrza i tak dalej do publikowania w gminie informacji publicznej protokołu. Jakkolwiek wynika z kolei taki zapis z ustawy o samorządzie, że Rada ustala zasady dostępu. No i wtedy, kiedy był statut uchwalany, jest taki zapis, że udostępnia się biurze Rady w obecności pracownika protokół. Ale również są zapisy ustawy o systemie, o dostępie do informacji publicznej, ponieważ jest to informacja publiczna. Wszystkie działania związane z osobami, które w drodze wyboru są wybierane, to tak jak burmistrz, rada, to są sprawy publiczne. I na podstawie tych przepisów również każdy mógł napisać, każdy mógł dostać na maila ten protokół, jeżeli bardzo sobie chciał właśnie mieć taki postać, czy napisać, czy zainstalować wysok. Do tej pory nigdy od mieszkańców nie mieliśmy żadnych uwag, prawda, że tutaj trzeba. No ale na ostatniej sesji pan radny Strzelczyk no, zawnioskował jednak, żeby pan burmistrz tak samo i z panem przewodniczącym, że to rzeczywiście, no czemu nie, no przecież my nie mamy nic powiedzieć, dlaczego nie. No i stąd ten projekt uchwały wprowadzający tutaj możliwość publikacji, że tak powiem, tego projektu, tych protokołów sesji.